Kazik, tym razem rzut wolny odgwizdany, szybko wykonany przez Niżnika, Kolendowicz, ale nie ma żadnego z jego kolegów w polu karnym, dopiero teraz w biegu Madej, Kolendowicz właśnie do Madeja i gol! 1-2! Krytykowaliśmy dwóch zawodników, Madeja i Kolendowicza i proszę bardzo, to oni strzelają, oni robią tą bramkę i o dziwo, to co powiedziałeś chwilę wcześniej, jedynym zawodnikiem w polu karnym było czterech obrońców Widzewa. I o ironio, Kolendowicz zagrał świetnie, naprawdę świetnie zagrał, idealnie w tempo i tutaj błąd Widzewa, natomiast świetna dwójkowa akcja KS-u. Myślę, że w drugiej połowie ta bramka pozwoli nam obejrzeć dobry mecz, jeszcze lepszy mecz. ŁKS nie złoży broni i myślę, że będzie grał do końca. Czterech obrońców Widzewa wbiega niejako w bramkę i zostawiają za plecami Łukasza Madeja.